W Wielki Piątek, w dniu upamiętniającym śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, groby pańskie są już przygotowane we wszystkich kościołach katolickich. Po wieczornym nabożeństwie wierni odprowadzają tam Najświętszy Sakrament. Od tej pory, aż do rezurekcji w Wielkanoc, będą modlić się i czuwać przy grobie na wzór straży, która pilnowała Chrystusa. Odprowadzamy Chrystusa do grobu i właśnie wtedy następuje taka kompletna cisza grobowa. Adorujemy Pana Jezusa w grobie, pomodlimy się, łączymy się z Nim jako tym, który trzeciego dnia zmartwychwstanie, który ten grób opuści i który właśnie po tym opuszczeniu tego grobu ten grób ukaże jako pusty. Fakt, proszę Państwa, pustego grobu to już poranek wielkanocny, to właśnie święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kochani, ten właśnie dzisiejszy dzień, ten Wielki Piątek, to naprawdę bardzo trudny dzień do przeżycia, jeżeli się chce go poważnie potraktować, bo to jest dzień żałoby. A wiemy, co to znaczy żałoba. Każdy z nas na pewno kogoś żegnał bliskiego poprzez właśnie odejście do wieczności, czyli poprzez doświadczenie śmierci.